Witajcie kochani, jest kolejna środa, tak jak Wam obiecałam tydzień temu, co środę będę dla Was specjalnie umieszczać różne filmiki motywujące i nie tylko. W zeszłym tygodniu na moim filmiku pojawiła się ankieta, niestety niewielu z Was albo obejrzał filmik do końca, albo zobaczyło, że taka ankieta jest. Zapytałam Was w niej o to, jaki ma być temat następnego filmiku. Wydaje mi się, że według mnie powinien wygrać filmik na temat lęków i właśnie dzisiaj opowiem Wam o lękach, ale chciałam Wam powiedzieć, że zaplanowałam dla Was mega środy, ale jednak postanowiłam, że te środy ze względu na Energy Boost powinny się nazywać Boost Środami, czyli takim zastrzykiem energii w każdą środę specjalnie dla Was na moim fanpage'u. Kochani, dzisiaj o lękach. Wszyscy ludzie je mają. I właściwie wszystkie lęki, które dotykają ludzi, można podzielić na trzy rodzaje. Mamy trzy podstawowe lęki. Jakie one są? Pierwszy lęk to lęk przed sukcesem. Czego ludzie się boją, kiedy sięgają po ten sukces? Boją się przede wszystkim tego, jakie będą konsekwencje społeczne. To znaczy też po części tego, co ludzie powiedzą, czyli czy będą się z nich wyśmiewać, czy będą ich komentować, czy po prostu nie przestaną być ich znajomymi, tego ludzie się boją najbardziej. Drugim takim elementem tego lęku przed sukcesem jest to, że będą musieli zmienić swoje życie, a właściwie, że będą mieć mniej czasu, nie tylko dla siebie, dla swojej rodziny, bo ten sukces pewnie pociągnie za sobą konsekwencje czasowe, również tego się boją. I tutaj, żeby Wam pomóc, przygotowałam specjalnie dla Was taką afirmację, która pomoże Wam w tym lęku przed sukcesem. Nieograniczenie przyjmuję i utrzymuję obfitość i sukces, które pojawiają się na mojej drodze. Jeżeli jesteś na drodze na szczyt, oczekujesz sukcesu, powtarzaj sobie codziennie tą afirmację, ona na pewno Ci pomoże. Czego się jeszcze ludzie boją tutaj? No tego, że kiedy będą osiągać ten swój sukces, ich kalendarz będzie maksymalnie wypełniony i nie będą mieli czasu na różnego rodzaju przyjemności i rzeczy, które wykonywali do tej pory. Nie ukrywam, że faktycznie tak będzie i niestety trzeba będzie z pewnych rzeczy zrezygnować. Ludzie sukcesu, którzy osiągnęli sukces, zawsze powiedzą Wam, że wiązało się to z pewnymi konsekwencjami. Trzeba było ponieść jakąś cenę tego sukcesu. Czyli pierwszy lęk przed sukcesem. Drugi rodzaj lęku czy strachu, jaki dotyka ludzi, to jest lęk przed porażką. Ludzie właściwie nie podejmują wszelkiego rodzaju działań tylko dlatego, że boją się też tego, co inni powiedzą, ale boją się tego, że są gorsi, że nie wszystko wiedzą na ten temat, że nie są jeszcze perfekcyjni. Ja Wam powiem jedno. Nigdy ludzie nie będą w 100% perfekcyjnie przygotowani do tego, co chcą robić. Tak naprawdę w życiu najważniejszy jest postęp, a nie perfekcja. To ten postęp jest doskonałością. Kiedyś usłyszałam bardzo mądre zdanie, że wersja pierwsza jest lepsza niż żadna. Więc nie bój się, popatrz na ludzi dookoła, nie porównuj się, broń Boże, ale popatrz na tych, których obserwujesz. Czy oni to, co robią, robią idealnie, perfekcyjnie? Pewnie wiele razy mówisz sobie nie, a mimo to oni nie przejmują się tym, co Ty myślisz i robią swoje i osiągają ten swój sukces. Nie ma ludzi lepszych, gorszych. Ty jesteś w takim momencie, że jesteś gotowa na to, żeby robić to, co właśnie sobie zaplanowałaś. Pamiętaj, nie perfekcja, tylko postęp. Każdego dnia staraj się być lepszą wersją samej siebie z dnia wczorajszego, a to już będzie mega sukces. Ludzie zawsze będą nas oceniać i to myślę jest najważniejsze, żeby umieć sobie z tym poradzić. Tu też przygotowałam dla Was taką afirmację. Podejmuję działanie mimo niepewności, nie muszę wiedzieć wszystkiego, aby iść naprzód i odnieść sukces. Powtarzaj sobie to codziennie i na pewno Ci to pomoże. Trzeci rodzaj strachów i lęków, które dotykają ludzi, to strach przed tym, co inni powiedzą. Co mogą powiedzieć? Ale wiocha, weź daj spokój, teraz takie modne ostatnio powiedzenie. Właściwie, czy ma to dla Ciebie jakiekolwiek znaczenie? Ja kiedyś też usłyszałam, jeśli ludzie nie płacą za Ciebie Twoich rachunków i nie dają Ci na przysłowiowy chleb, to nie ma potrzeby liczenia się z ich zdaniem. Jedynymi ludźmi w Twoim życiu, z którymi powinnaś się liczyć, to Twoja najbliższa rodzina. I tutaj, o dziwo, również spotkasz się może nie z krytyką, ale z takim podejściem, oni również będą mówić Ci, co myślą na ten temat, będziesz się obawiała tego, co oni powiedzą. Twoi najbliżsi zawsze będą mówić Ci, a czy na pewno wiesz, co robisz, czy przemyślałeś to, co robisz.
I oni, ci najbliżsi twoi, mówią to tylko dlatego, że oni się po prostu o ciebie boją. Boją się twojej porażki. Boją się widzieć cię, kiedy będziesz płakać, kiedy coś ci się nie uda. Oni nie robią tego, żeby cię wyśmiać i wyszydzić. Oni po prostu najzwyczajniej w świecie się o ciebie boją. Mam takie jeszcze jedno powiedzenie, że jeśli ktoś za ciebie nie umrze, to nie ma prawa decydować o tym, co ty robisz ze swoim życiem i jakie podejmujesz decyzje. Dlatego nie bój się tego, co ludzie powiedzą. Ludzie zawsze mówili i będą mówić. I tu również mam dla ciebie fajną afirmację. Jestem pewny siebie i mojej drogi. Co inni pomyślą, dla mnie jest nieistotne. Kocham siebie. Jeśli podobał ci się dzisiejszy filmik, to podnieś łapkę w górę, skomentuj. Proszę, napiszcie też w komentarzach, jakie tematy chcielibyście, abym poruszała. Udostępniajcie mój filmik, lajkujcie, jeśli wam się podobał. Jeśli nie, napiszcie w komentarzu, przyjmuję wszystkie feedbacki. Staram się być coraz lepsza dla was i cieszę się, że ze mną jesteście. Pozdrawiam was serdecznie. Marzena Śmigielska, Energy Boost.